wchodzimy. Na prawą nogę trzymamy jedną jest. Linię, raz, jedną dwa, linię. Trzy, cztery, i flex. O, sorry, to jeszcze nie moja grupa? Żarcik mi się boszczy. Jesteśmy w trakcie połowy castingu. Na razie wszyscy do tej pory podzieleni w grupach zostali nauczeni choreografii przez dwójkę choreografów, Krzysztofa Lubkę i Julię Magowską-Kołodziejczyk. Teraz dzielimy ich na kolejne grupy i uczymy kolejnych elementów, aż razem potem na podstawie dużego materiału stwierdzamy, kogo chcielibyśmy zaprosić do udziału w spektaklu. Poziom jest bardzo wysoki. Nie sądziłam, że przyjdzie aż tyle osób. Mamy 60 uczestników. 60 uczestników w bardzo młodym wieku i nie tylko. Przedział wiekowy jest dość duży i jest bardzo dużo licealistów, co mnie bardzo cieszy. Są osoby 16-letnie, 15-letnie, oczywiście, które posiadają zgodę rodziców. Natomiast wydaje mi się, że z tego może powstać bardzo dobry materiał. Szedłem na casting ze względu na to, że to jest co się dzieje w końcu w Szczecinie, prawda? Co się dzieje i można się rozwijać. Szczecin ma taki stereotyp troszeczkę, że nie są traktowane, że nic tu się nie dzieje, nic tu nigdy się nie odbywa. Raz to był casting do You Can Dance. Jest tak strasznie cicho. I dlatego fajnie, że coś się dzieje. Ostatnio casting do filmu, teraz do sztuki teatralnej, zaraz znowu coś będzie do jakiegoś serialu. Fajnie, bo moim zdaniem Szczecin się rozwija. Generalnie przyszedłem to dlatego, że to jest jedna z niepowtarzalnych szans do zrealizowania swoich pasji. To jest fajne, ale to fajne doświadczenie dla tancerza, który coś tam już kiedyś zdobył i chciał się po prostu spróbować na deskach teatru naszego. Ja przyszedłem tutaj specjalnie dla mojej dziewczyny, która sobie tutaj przyszła, żeby spróbować swoich sił w castingu do teatru. I myślisz, że dobrze idzie? O, według mnie najlepiej. Myślicie, że się dostaniecie? No oczywiście, trzeba myśleć pozytywnie. Poziom jest wysoki, tak jak mówiła moja przyjaciółka, bo naprawdę widać, że te dziewczyny już dosyć długo tańczą i wiedzą, co robią. Ja wczoraj na przykład byłam na castingu do filmu. Wiem, że za kilka miesięcy jest znowu casting do filmu. Teraz jest ten casting do spektaklu tanecznego, więc myślę, że jest właśnie coraz więcej takich przedsięwzięć, gdzie młodzież może się pokazać i niekoniecznie trzeba jechać do Warszawy czy gdzieś do Poznania, żeby spróbować swoich sił w różnych dziedzinach.